Cześć! Pomimo niekwestionowanej roli w technologicznej rewolucji, do której doszło na przestrzeni kilku ostatnich dekad, postać Billa Gatesa wciąż budzi sporo kontrowersji. Jedni doceniają jego dalekowzroczność oraz biznesowy zmysł, inni określają go mianem bezwzględnego i pazernego kapitalisty. Jednego współzałożycielowi Microsoftu odmówić nie można – wizjonerstwa. Jak mało kto potrafił on wyczuć rynkowe trendy? Najlepszym tego przykładem jest książka Business at the Speed of Thought, którą opublikował w 1999 roku. Gates pisał w niej o przyszłości branży nowych technologii i raczkującym wówczas internecie. Wiele prognoz, którymi podzielił się wówczas ze swoimi czytelnikami, ponad 20 lat temu brzmiało dość absurdalnie, żeby nie powiedzieć naiwnie. Dziś wypełniają się na naszych oczach. Nie wierzycie? Oto kilka przykładów. Ludzie będą korzystać z niewielkich urządzeń, które umożliwią im ciągłe pozostawanie w kontakcie i pracę, bez względu na miejsce, w którym aktualnie się znajdują. Będą mogli przeglądać wiadomości, dokonać rezerwacji lotu i sprawdzić najnowsze doniesienia z rynków finansowych. W 1999 roku telefony komórkowe w niczym nie przypominały współczesnych smartfonów, a ich funkcjonalności były dość ograniczone. Dziś urządzenia mobilne stały się jednym z podstawowych narzędzi naszej pracy, o czym ponad 20 lat temu pisał Bill Gates. Powstaną osobiści asystenci. Umożliwią synchronizowanie oraz połączenie Twoich urządzeń w inteligentny sposób, czy to w domu, czy w biurze, i pozwolą na wymianę danych pomiędzy nimi. Urządzenie sprawdzi Twoją pocztę e-mail i powiadomienia, a następnie zaprezentuje najważniejsze informacje. W kilku zdaniach Bill Gates przedstawił funkcjonowanie asystentów głosowych, takich jak Google Now, Siri czy Cortana. Co więcej, współtwórca Microsoftu nakreślił również koncepcję internetu rzeczy, która zakłada połączenie miliardów urządzeń w globalną sieć oraz wymianę informacji pomiędzy tymi sprzętami. Popularne staną się strony internetowe dla Twoich przyjaciół i rodziny, gdzie będziecie mogli dyskutować i planować różne wydarzenia. Gdy Bill Gates pisał te słowa, Mark Zuckerberg miał dopiero 15 lat i raczej nie myślał jeszcze o stworzeniu Facebooka. Dziś serwisy społecznościowe takie jak wspomniany Facebook czy Instagram stały się integralną częścią naszego życia. W czasie oglądania rozgrywek sportowych w telewizji będziemy mogli na żywo dyskutować o tym, co dzieje się na boisku, jak również uczestniczyć w konkursach dotyczących tego, kto wygra mecz. Wystarczy włączyć Twittera w czasie ważnego meczu piłkarskiego lub innej imprezy, aby przekonać się, że to, co ponad 20 lat temu napisał Bill Gates, stało się rzeczywistością. Dziś smartfon jest naszym nieodłącznym towarzyszem sportowych emocji. Urządzenia zostaną wyposażone w systemy inteligentnej reklamy. Będą znać Twoje zakupowe preferencje i wyświetlać reklamy, które będą do nich dostosowane. Szukałeś w internecie informacji na temat smartfona, a następnie na stronie głównej jednego z portali pojawiła się reklama proponująca zakup tego urządzenia. Przypadek? Nic bardziej mylnego. Google AdSense oraz inne systemy reklamy internetowej są wyposażone w algorytmy, które śledzą naszą aktywność i dostosowują do niej wyświetlane treści. Oczywiście Bill Gates miał również nieco mniej trafne prognozy. Wiele osób wypomina mu na przykład wypowiedź z 1981 roku, który miał stwierdzić, że 640 kB pamięci operacyjnej powinno w zupełności wystarczyć każdemu użytkownikowi. Co ciekawe, współzałożyciel Microsoftu nigdy nie przyznał się do tych słów. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia.